Ciekawe zapytanie internauty dotyczące podwyższonego poziomu cukru we krwi podczas badań w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, które będziesz miał robione za jazdę po alkoholu. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem specjalistą medycyny transportu z Wrocławia i przeczytam Ci najpierw list od internauty. Witam Panie Doktorze, mam takie pytanko do Pana. Czy jeżeli poziom cukru będzie lekko podwyższony we krwi, a reszta wyników w normie, na przykład GGPT czy jakieś inne, to czy to będzie problem w WOMP-ie? Zaznaczam, że prawko miałem zatrzymane za alkohol na pół roku. I czy w WOMP-ie wydają na koniec orzeczenie od ręki, czy wysyłają pocztą? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam. Zacznę tutaj od obowiązku lekarza WOMP wynikających z rozporządzenia ministra zdrowia, które dotyczy badań kierowców. I zacytuję: w wyniku badania lekarskiego uprawniony lekarz stwierdza u osoby badanej istnienie lub brak cukrzycy przy uwzględnieniu wyników badania poziomu cukru we krwi. Także po raz pierwszy tutaj pojawiają się poziomy cukru. I dalej w tym samym rozporządzeniu przeczytasz: sposób oceny stanu zdrowia osoby chorej na cukrzycę w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami określa załącznik numer 4a do tego rozporządzenia. I nawet lekko podwyższony, oczywiście według Ciebie, poziom cukru we krwi raczej skłoni tutaj lekarza WOMP do rozszerzenia diagnostyki. I dopóki sprawa nie będzie do końca wyjaśniona, nie będzie do końca jasna, to o prawie jazdy w zasadzie możesz zapomnieć. Wszelakie wątpliwości, wszystkie wątpliwości będą brane raczej na Twoją niekorzyść. Pamiętaj też, że cukrzyca bardzo często łączy się z nadużywaniem alkoholu. Tenże nadużywany alkohol ma destrukcyjny wpływ na trzustkę, trzustka wydziela insulinę. Jak jest destrukcyjny wpływ, wydziela tej insuliny mniej, cukier rośnie i jakieś powiązanie z cukrzycą jest. No ale co tutaj robić w tym przypadku? Jeżeli poziomy cukru nie obniżą Ci się do normy jakąś zwykłą dietą, pójściem na badania NACCHO, radzę Ci jak najszybciej zgłosić się do lekarza rodzinnego, poinformować go o tym problemie. Miej świadomość, że nawet stwierdzenie tej cukrzycy nie przekreśla Twojej szansy na odzyskanie prawka, pod warunkiem oczywiście świadomości ograniczeń, jakie ta cywilizacyjna choroba za sobą niesie. Natomiast pójście w nadziei, że WOMP przymknął na to oko, według mnie jest co najmniej mało roztropne. Na tym kończę. Jeżeli masz jakiekolwiek swoje przemyślenia po badaniach WOMP za alkohol, no oczywiście zapraszam Cię tutaj do komentarza poniżej filmu. Jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się na moich stronach internetowych, na przykład badanialekarskiekierowców.pl i tam wpadnij zaraz po obejrzeniu tego filmu. Link jest w opisie do tego wideo. Możesz to wideo udostępnić również na Facebooku, w Google+, na swojej stronie internetowej i w ten sposób będziemy razem uświadamiać wszystkich kierowców o znaczeniu nieprawidłowej gospodarki cukrowej podczas badań do prawa jazdy. Zapewniam Cię, że sprawa jest poważna, dotyczy wielu osób, które przez wysokie czy podwyższone wyniki cukru we krwi utraciły nawet prawo do wykonywania zawodu. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Nawiasem mówiąc, stwierdzenie cukrzycy jest raczej równoznaczne dla Ciebie z terminowym prawem jazdy, maksymalnie na 5 lat przy kategoriach niższych A, B, T, E do B. Natomiast dla kierowców zawodowych jest to 3 lata, maksymalnie oczywiście 3 lata przy leczeniu tabletkami lub tylko rok przy leczeniu insuliną. Takie padło tam zapytanie ciekawe odnośnie orzeczeń lekarskich. Orzeczenia lekarskie są raczej wysyłane pocztą i to są kwestie organizacyjne. No niestety trafiają się bardziej krewcy kierowcy, którzy chcą dociekać sprawiedliwości na miejscu, wykłócać się z lekarzem, prawdować się z lekarzem. I chodzi tu szczególnie o przypadki orzeczeń niebędących po ich myśli,
No z reguły są to orzeczenia negatywne lub terminowe.